Cześć wszystkim! Czy mieliście kiedyś wrażenie, że wasze zabawki lub pluszaki prowadzą sekretne życie i za każdym razem, kiedy odwracacie wzrok, one zaczynają się ruszać? Taka koncepcja jest w filmie Toy Story. To jest jedna z moich ulubionych historii, jakie istnieją. I do kin właśnie wkroczyła czwarta część. Wobec czego mam teraz wspaniały pretekst, żeby narysować paru youtuberów jako zabawki. Czwarta część Toy Story opowiada trochę o takich wolnych, bezpańskich zabawkach, które układają sobie życie po swojemu. Dlatego tych naszych youtuberów przedstawię jako takie zabawki poza pokojami dzieci, gdzie one sobie tam gdzieś się zajmują różnymi rzeczami. Gotowe obrazki pokażę tym osobom, które narysuję i wy również będziecie mogli zobaczyć ich reakcje. Pierwszą zabawką będzie Sysia, czyli Sylwia Przybysz. Jest to przepiękna dziewczyna o przepięknym głosie i jeszcze piękniejszym wnętrzu. Nic więc dziwnego, że dając pokaz jako zabawka wzbudza zazdrość pani Bulwy, która próbuje jakoś odwrócić uwagę swojego męża, pana Bulwy, w związku z czym wyjmuje mu oczy i ucho i próbuje jakoś tam go, hej, nie patrzy na nią, patrzy na mnie! Uwielbiam postacie z tej historii, ponieważ one naprawdę mają takie bogate charaktery. I mam pytanie do was, ile części tych filmów widzieliście? Ja widziałam wszystkie i za każdym razem jestem pod wrażeniem, jak dobre są te filmy. Ponieważ wiadomo, jak wychodzą jakieś kolejne części, to człowiek się spodziewa, że no zazwyczaj to już będzie takie trochę naciągane, że pierwsza część zawsze jest najlepsza, a te późniejsze to już są takie Ale w przypadku Toy Story to się w ogóle nie dzieje, ponieważ Toy Story totalnie się broni i każda kolejna część naprawdę zaskakuje takim wysokim poziomem, świetną fabułą, no i oczywiście coraz to lepszą grafiką. W najnowszym Toy Story jest naprawdę bardzo dużo zabawnych momentów i nawet nowa zabawka, czyli sztuciek, który jest zrobiony ze śmieci, jest już sam w sobie mega śmieszną postacią. Zresztą wystarczy spojrzeć na jego zdjęcie. To, jak twórcy zaprojektowali tą postać. Szacuneczek, naprawdę. Ale, to, co najbardziej mnie urzekło, to nie jest humor, który jest świetny, ale urzekło mnie to, jak Toy Story potrafi pokazać poważne tematy w taki lekki i przyjemny sposób. Tutaj na przykład pojawia się problematyka szukania celu w życiu oraz radzenia sobie z odrzuceniem. I to, co mi się podoba, to to, że pomimo iż są to trudne tematy, to pod koniec oglądania filmu człowiek czuje, że wszystko będzie dobrze i wychodzi z tego kina taki uśmiechnięty i zadowolony, że jej, kurde, życie jest piękne. Okej, słuchajcie, obrazek jest już gotowy, to teraz zobaczmy, jak na niego zareaguje Sysia. Niestety filmik z reakcją nie zdążył mi się pobrać. Obwiniajcie internet, a nie mnie, bo to internet jest zły i on tutaj zawalił. Zrobimy tak, że ja ten filmik wstawię na Instagram, ok? Drugi obrazek będzie łączył Jasia Dąbrowskiego i Cybermariana. Jay Dąbrowski jest chyba najmilszym i najsłodszym i również też takim najbardziej beczkowym youtuberem, jakiego znam. Bardzo go szanuję i postrzegam go jako takiego gościa, którego dosłownie wszyscy lubią, bo jest dla wszystkich tak bardzo miły i to jest taki gościu, z którym normalnie masz ochotę sobie pójść na gofra i spędzić sobie z nim dzień. Właśnie dlatego narysuję go jako ludzika Lego, ponieważ Lego też wszyscy lubią. I Jasiek jako ten taki ludzik Lego będzie pochodził z zestawu Stoisko z goframi i będzie częstował inne zabawki tymi goframi pysznymi. I poczęstuje na przykład Cybermariana, który tutaj jest zaprezentowany jako postać z gry Cyberjack. Nie wiem, czy wiecie, ale prawdziwy Marian stworzył właśnie taką grę na telefon. Dlatego przedstawiłam go tutaj tak, jak jest on zaprezentowany w grze. Jeśli jeszcze tej gry nie znacie, to sobie wpiszcie w telefonie Cyberjunk. Na pewno Cybermariana znacie, ponieważ jest to człowiek, który na YouTubie robi
przezabawne, kreatywne parodie. Opowiada suchary i generalnie na tym YouTubie już działa tak długo i robi tak fajne rzeczy, że jest już legendą. Naprawdę, jest polską legendą YouTuba. Wracając jeszcze do Toy Story, to chciałabym poruszyć temat grafiki, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale pierwsza część Toy Story trafiła do kin w 1995 roku, co oznacza, że pomiędzy tą pierwszą częścią, a tą, która jest teraz, są 24 lata różnicy. 24! Przy pierwszej części grafika, jak na tamte czasy, była naprawdę bardzo dobra i robiła wrażenie, natomiast jeżeli teraz porównacie sobie, to jak dzień do nocy. Pixar Studios wypuściło w tym czasie wiele, wiele różnych filmów, przy których się uczyli i ulepszali swojego skilla w animacji. I to jest niesamowite, jak patrząc na tą jedną serię, na Toy Story, można zobaczyć, jak wiele to studio się nauczyło, jakie tam zmiany zaszły. Wow! Dlatego słuchajcie, jeżeli nie widzieliście jeszcze wszystkich części tej historii, to naprawdę uważam, tak szczerze Wam polecam, powinniście je obejrzeć. Uwierzcie mi na słowo, że warto. A propos rzeczy, które warto zrobić, to uważam też, że warto jest się zgłosić do konkursu na stronie osikoła.pl, gdzie wystarczy narysować obrazek na marginesie kartki zeszytu i można wygrać superowy tablet graficzny. Swoją pracę też będzie można potem zobaczyć na wystawie w Łodzi i ta wystawa będzie szerzyła ideę, że nieważne jakie mamy przybory artystyczne i na jakim formacie tworzymy, każdy, ale to dosłownie każdy, może być artystą. Szczegóły konkursu znajdziecie w regulaminie na stronie olsikowa.pl. W sklepie Olsikowa pojawiły się też nowe produkty, na przykład takie zeszyty szkolne albo zeszyt A4, który ma specjalną kieszonkę i ma też marginesy w różnych kolorach, żeby można było sobie, wiecie, podzielić ten zeszyt na przykład na, nie wiem, 3 przedmioty czy coś. Jest też podkładka na biurko, która jest jednocześnie dekoracją na biurko, ale też bardzo taką przydatną rzeczą, na której sobie można zapisywać jakieś tam notatki, bo zawsze jest pod ręką. I jest jeszcze parę innych rzeczy, dlatego zapraszam Was na stronę olsikoła.pl. To teraz zobaczmy reakcję Cybermariana i Jaśka. Co oni powiedzą na temat tego obrazka. Słuchajcie, wiem, że Olsikowa narysowała mnie w świecie tej story. Tu mi wysłała rysunek, zaraz sobie zobaczę. Mam nadzieję, że od razu się uda ściągnąć, bo ja jestem, słuchajcie, na wakacjach, na wczasach. Tu zasięg jest kiepski, ale powinno się udać. Jakiś tutaj wygwizd dowodzony, może być trudno. Dobra, jest. Wranę otwieram. Ale fajne. Piękny Cybermarian. To Cybermarian z Cyberdżanka jest. O, fajne. Gofry u Janka. A Janek się załapał. A nie wiem, skąd Olsikowa wiedziała, że ja lubię gofry. A? Dobry research. Ja zawsze podziwiam Olsikową, no, jak ona tak rysuje. Ja bym tak nie umiał. Ustawię sobie na tapetę. Z tą reakcją jest taka sama historia. Też nie zdążyła mi się pobrać. Przepraszam. Przepraszam. Też wstawię na Instagram. Zachęcam Was jeszcze raz do zgłaszania się do konkursu na stronie osikoła.pl. Również jeżeli chcecie, to do następnego odcinka możecie narysować swojego ulubionego youtubera w świecie Toy Story i te obrazki wysyłajcie na olsikowa@gmail.com. Pamiętajcie, żeby nie zapomnieć się podpisać. No a my widzimy się za tydzień w czwartek o 17:45. Trzymajcie się i pa pa pa!